Uniwersytet Królowej w Charlotte, prezbiteriański, zorganizowany w 1857 roku jako instytut dla żeński instytut w Charlotte. Kampus, czyli cały ten uniwersytet, przeprowadził się w 1915 roku, a faceci i kobiety zaczęli się uczyć tutaj od 1987 roku. No, Charlotte no to jest królowa europejska, można powiedzieć, jak przyjechała z Europy. Większość uniwersytetów jest no to niby ona chyba tak, pudelki robiła. Zaczyna deszcz padać. Prezbiterianie zrobili college. Teraz po pomocy szkolnej kosztuje około 30 tysięcy. Niedługo na pewno nazwa też się zmieni. Już nie będzie Queen's University. Nie wiadomo, czy Charlotte w ogóle nie zmienią na coś innego. Ogólnie rzecz biorąc, jest wyrzynanie stalinowskiej historii amerykańskiej. No budynki są tutaj. Wszystkie te uniwersytety religijne, protestanckie, to zamieniły się w takie w liberal arts. Oni uczą ich socjalizmu. Drogo to kosztuje, jak jasna cholera, kosztuje 50-60 tysięcy. Bogaci rodzice, kapitaliści, przedsiębiorcy, burżuje, średnia klasa wysyła dzieci do takich uniwersytetów, no i te uniwersytety zamieniają ich w socjalistów i komunistów. Po prostu to jest ironia losu, no ale to tak wygląda, że to tak jest. Spory kampus, ma parkingi, najróżniejsze budynki, także przyjemnie sobie dzieciaki studiują. A później, żeby powiedzieć rodzicom, że są, mają krew na rękach i że kapitalizm jest zły, pomimo że tyle płacą. Jakiś cholerny deszcz się zaczyna robić, ulewa. No ładna fontanna. Diana Court, diabli wiedzą co to jest. Tutaj hale, nie hale. O boj, chyba trzeba się ewakuować. No nie da rady, nie chcę zmoknąć. Także zdrowia i do następnego.